Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku My to wiemy. Z tej strony Karolina Hadzińska i Damian Krawiec. To właśnie ten program, w którym dowiesz się, jak uniknąć konsekwencji często żyjąc w Niemczech i jak się przed nimi zabezpieczyć. Dziś porozmawiamy na ważny temat, jak w sumie każdy w naszym odcinku, ucieczkę z miejsca wypadku. Brzmi bardzo poważnie. Ale czy ucieczką może być na przykład porysowanie samochodu i zostawienie karteczki za szybą? Wydaje mi się, że ten temat wydaje się taki błahy i taki wcale nieważny, ale bardzo często się to zdarza i mniejszość ludzi ma świadomość, co to tak naprawdę, jakie wiążą się konsekwencje z takimi wypadkami, które nie zgłaszamy lub źle zgłaszamy. Generalnie musimy o tym powiedzieć, że każdy z nas kiedyś doświadczył takiego czegoś, że gdzieś coś zahaczył, może kogoś zahaczył, może pamiętam moją żonę, która na początku, kiedy kupiliśmy samochód, było to na stacji benzynowej i zahaczyła pewien słupek, który po prostu tak dziwnie stał. I ten słupek porysowała. No, auto też uszkodziła. I dzwoni do mnie, co zrobić. I co byśmy zrobili tak spontanicznie? Głupi słupek. Byśmy powiedzieli... Jakie było pytanie? Jaka szkoda? Wyślij zdjęcie. Dokładnie. Co z autem? Każdy myśli, co z moim autem, ale kto pomyśli o tym słupku? Wydaje się to głupie, ale... To jest kogoś własność, ten słupek, którego uszkodziłem. Także ja pierwsze, co powiedziałem, nigdzie nie odjeżdżasz. To znaczy, taki spokojny to nie byłem, ale powiedziałem, nigdzie nie odjeżdżać. Zgłoś to na stacji benzynowej do tego pana, który tam, czy pani, która tam siedzi, że takie coś się wydarzyło, żeby uniknąć pewnych konsekwencji tego, że to już jest wypadek. A jak historia potoczyła się dalej? Przyjechała policja na miejsce wypadku? Nie, policja nie przyjechała. Było to zgłoszone, samochód był uszkodzony, słupek też. Nigdy nic o tym nie słyszeliśmy. Aha. Chciałem tylko wziąć ten przykład, żeby nam pokazać, jak szybko można się pomylić. Dlatego, że historia mogła się toczyć też inaczej. A czy mogę dalej drążyć ten temat? Proszę. Zgłosiła, ale dostała jakieś potwierdzenie. Jak możemy... Możemy zgłosić ustnie, ale co dalej? Oczywiście, że w moim przykładzie miała to potwierdzenie. W praktyce nie miała tego potwierdzenia. Masz rację, bardzo dobrze. Generalnie jest ważne, żeby dać sobie to potwierdzić. Ale to co powiedziałem, odjeżdżamy, bo myślimy głupi słupek. Ale jeśli ktoś by to zauważył, zgłosiłby to na policję i zobaczył nasz wizerunek, naszą twarz i mógłby sobie zapamiętać naszą twarz, co jest bardzo ważne. Albo tablicę. Twarz ważniejsza niż tablica, okay. Tablica plus twarz. Okay. To też jest ważne, może o tym jeszcze coś powiemy. I zgłasza to na policję i wtedy dzieje się taka procedura, że policja jedzie do nas do domu i szuka nas. To znaczy, że policja jest aktywna. I wtedy jest to dokładnie nie wykroczenie, ale to jest sprawa karna. Kiedy odjeżdżam z miejsca wypadku, nie zgłaszając tego na policję lub na miejscu komuś, co jest trochę prawnie trochę problematycznie. Najważniejsze jest to, brzmi to głupio, że mam tutaj uszkodzony słupek, ale najbardziej bezpieczna droga jest zgłosić to na policji. Jeśli policja mówi... Okej, nie ma problemu, mamy to zanotowane, ale nie wyjeżdżamy, bo jest to może teren prywatny, co czasami może się wydarzyć. Jeśli to nie jest teren prywatny, no to generalnie oni wyjeżdżają, żeby spisać to wszystko. I to jest właśnie najważniejsze. Dlaczego to się dzieje? Czemu to jest taka kwestia? Dlatego, że musimy wiedzieć, kto uszkodził mój samochód, mój słupek, cokolwiek, bo jeśli tego nie ma, no to ten poszkodowany nie ma żadnej możliwości, bo generalnie tych ludzi nie ma na miejscu. Także jak on ma się dowiedzieć, z kim, do kogo ma się zgłosić, do jakiego ubezpieczenia? Dlatego chodzi o ochronę właśnie poszkodowanych ludzi. Sam doświadczyłem tego, zaparkowałem swój samochód w
firmie, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, w IKEA, powiem. I wracam do samochodu i widzę, że ktoś mi wjechał w samochód. Tego człowieka nie było. Ja miałem szkodę i po prostu już w tym momencie byłem tak w szoku, że pojechałem do domu, zapomniałem zgłosić to na policji, ale to są takie sytuacje, które są dla poszkodowanych naprawdę no, nie fajne, dlatego że wtedy ja mam te wszystkie koszta. Ale także dla tej osoby, która zostaje w tym momencie złapana, w tym momencie zaczynają się bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Ludzie przychodzą do mnie do kancelarii i mówią, ktoś mi zarzuca, ktoś, oczywiście, że policja, zarzuca mi, że odjechałem od tego miejsca wypadku. Ale ja, teraz wracamy do tej karteczki. Przecież ja napisałem karteczkę i włożyłem tam karteczkę. Czy to wystarczy, ta karteczka? Powiem tak, bardzo ryzykowna sytuacja. Może wystarczyć, jeśli spisuję swoje dane, jeśli napiszę swój numer telefonu i napiszę, że uszkodziłem pana auto tego i tego dnia i po prostu gdzieś tam za wycieraszkę po prostu daję tą karteczkę. Ale co jest, jeśli deszcz będzie padał? Co jest, jeśli ta karteczka gdzieś poleci? I nie będzie takiej możliwości, a ktoś mnie widział, a ktoś spisał ten samochód, to ta karteczka mi za wiele nie pomoże. Zawsze, kiedy jest jakiś wypadek, jakaś szkoda, im większa szkoda, tym bardziej musimy dzwonić na policję. Musimy to zgłosić w policji, inaczej grożą niesamowite konsekwencje. Nie tylko kara grzywny, tylko mogą nam zabrać nasze prawo jazdy, co nie oznacza, że na ile miesięcy? Całkowicie nasze prawo poruszania się naszym samochodem. To znaczy, musisz robić swoje prawo jazdy od zera. Przygotowując się do tego odcinka, czytałam o takiej granicy 1000 euro, czyli jeżeli szkoda przekroczy 1000 euro, a wiemy, ile w Niemczech co kosztuje. 1500 aktualnie jest. 1500 euro to jest poważna szkoda. Wtedy grozi po prostu i czasami mówią, no to na ile miesięcy mi zabiorą prawo jazdy? Nie, że na ile miesięcy, tylko prawo jazdy musisz całkowicie oddać. Także składasz po jakimś czasie, dlatego że dostajesz czas, kiedy nie możesz w ogóle składać żadnych wniosków o nowe prawo jazdy. Może być to, jeśli to był pierwszy raz, to 6 miesięcy generalnie. Czasami może być to 12 miesięcy, tak zwany Sperrfrist, tak to się nazywa, że w tym czasie nie mogę składać żadnego wniosku o prawo jazdy. Także może to grozić tak, że przez rok czasu nie wsiądę w żaden samochód legalnie, żeby go prowadzić. Także wydaje się drobna sprawa, ale konsekwencje mogą być bardzo dramatyczne. Pamiętam pewnego klienta, starsza osoba, senior, który właśnie miał taki problem. Co się robi w takim przypadku, jeśli mamy taki zarzut? To jest taka rada każdego adwokata. Nigdy nie rozmawiamy z policją. Nigdy się nie tłumaczymy nikomu. Jeśli ktoś nas konfrontuje z takim zarzutem, mamy usta zamknięte. To nie jest jakaś kombinacja, to jest nasze prawo. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zaczynamy mówić i tłumaczyć, wtedy się już nie da tego odkręcić. Nie da się powiedzieć, ach, tego nie miałem na myśli, dlatego że po konsultacji adwokata człowiek zmienia swoją strategię i wtedy już nikt tego nie wierzy. Ta osoba, ta sytuacja była taka dramatyczna, że to był starszy człowiek, który, kiedy policja przyjechała do niego, musiał wszystko wytłumaczyć. Ja później, kiedy dostałem wszystkie akta, sprawdziłem, że tak naprawdę mieli rejestrację. Ale te osoby, świadkowie, nie widzieli, kto siedział w tym samochodzie. Także nikt by nie był w stanie powiedzieć, kto jechał, prowadzi ten samochód. Także ten człowiek by nie miał żadnej kary. A czy jako właściciel samochodu nie muszę podać, kto poruszał się moim samochodem? On był akurat w tym przypadku właścicielem. Aha. Zaraz dojdziemy może do tego pytania. On był właścicielem, ale dlatego, że on się wygadał i zaczął opisywać tą sytuację, dlaczego on nie słyszał tego zderzenia,
W tym przypadku już nie było takiej opcji, żeby go wybronić. Musiał zapłacić karę i stracił swoje prawo jazdy. I teraz jako senior, starając się o nowe prawo jazdy, jest to tak skomplikowana droga. To był dramatyczny przykład. Po pierwsze pokazuje, że z tym nie wolno żartować, bo konsekwencje są dramatyczne, szczególnie ci, którzy na przykład zawodowo prowadzą samochody, tym bardziej muszą uważać. Najlepiej 3 razy zgłosić na policję, zadzwonić, policjant będzie zły, ale lepiej zadzwonić, żeby to było zadokumentowane, niech przyjadą z złym humorem, ale żebym był po prostu czysty, żeby nie lekceważyć tych momentów, bo one mogą naprawdę skończyć się dramatycznie. A czy za takie wezwanie policji płacę jakiś... Nie, nie. Policja ma obowiązek, żeby przyjechać, jeśli takie coś się wydarza, ma obowiązek. To też zależy od landu, bo wiem, że na bajerach oni bardzo niechętnie wyjeżdżają czasami, po prostu mówią, dobrze, mamy to zanotowane, że pan zgłosił się, ale my nie przyjeżdżamy. Nie mamy ochoty, czy nie mamy czasu. Oczywiście nie mówią, że mają ochoty. Ale tutaj na przykład w Nordrhein-Westfalen, tu gdzie jesteśmy, tutaj policja generalnie przyjeżdża i jeśli jest szkoda właśnie powyżej 1500 euro, a to się bardzo szybko może naliczyć takiej szkody, no to wtedy jest to poważna szkoda i wtedy grozi, że stracę swoje prawo jazdy. Dlatego bardzo uważać, bo często właśnie zauważam, że niektórzy ludzie to lekceważą. Myślą, że no tak naprawdę albo mi się uda, ale naprawdę się nie opłaca, bo są takie okoliczności, że czasami człowiek nawet nie wie, kto kogo obserwuje. No i wiadomo, myślimy o poszkodowanym, bo każdy z nas może być kiedyś poszkodowany. Mhm. A wracając do twojego przykładu, właśnie ze starszego pana. Mówisz, że w aktach nikt nie widział, kto prowadził ten pojazd. Czy jako właściciel mogę powiedzieć, że nie wiem, kto jechał moim samochodem i po sprawie? Tu zależy właśnie. Jeśli na przykład... Jeśli wiem, że ktoś z mojej rodziny prowadzi ten samochód, to mam takie prawo, żeby nic nie mówić. Mi tak naprawdę nic nie grozi, bo co ma mi grozić? Inaczej jest, jeśli chodzi o wykroczenia, jeśli ktoś przekracza prędkość, tu jest coś innego, ale w to akurat nie chcę wchodzić teraz, bo to jest inny temat, ale generalnie jeśli mam osobę, która jest z mojej rodziny, to nie muszę po prostu przyczyniać się do tego, żeby komuś powiedzieć, kto prowadzi mój pojazd. Mogę powiedzieć, że na przykład mój pojazd, mam jakąś szkodę, ale nie muszę powiedzieć, nie mam obowiązku mówić o tym, kto to zrobił. I po sprawie. Jeśli dobrze wszystko przepłynie i nie robimy jakichś takich błędów, no to wtedy może być po sprawie. Ale tak jak mówię, bardzo niebezpieczna sytuacja. A co z ubezpieczeniem? Czy są jakieś konsekwencje związane z ubezpieczeniem? No właśnie, to też jest, że nie grozi tylko prawo karne, że zapłacę jakąś karę i stracę swoje prawo jazdy, co już jest dramatyczne, ale może też dojść do tego, że mam samochód poszkodowany, zniszczony samochód poszkodowanego i teraz jest pytanie, moje ubezpieczenie, czy pokrywa te koszta? Oczywiście, że oni zapłacą za to, ale mają możliwość, żeby uzyskać przynajmniej część pieniędzy z powrotem. Także powiedzmy, jest szkoda. Ze względu na ucieczkę, tak? Dokładnie. Dlatego, że mam obowiązek informować moje ubezpieczenie o wszystkim. Także kiedy odjeżdżam z miejsca wypadku, ubezpieczenie nie ma możliwości sprawdzić, czy może byłem pod wpływem alkoholu, jakichś innych środków. Także zabieram im możliwość sprawdzenia tego. I to jest jakby taka mała kara za to, że po prostu oni nie mają możliwości sprawdzić, co się tak wydarzyło, dlaczego doszło do tego wypadku. I dlatego mogą żądać ode mnie maksymalnie 5 tysięcy euro zwrotu kosztu. Jeśli mam na przykład szkodę 6 tysięcy, 7 tysięcy euro, to jest po prostu maksymalnie 5 tysięcy, generalnie 2500 euro. Oni mogą żądać, oni zapłacą za tą szkodę, ale będą żądali ode mnie zwrotów kosztów. Także może się nagromadzić wiele, wiele pieniędzy, tylko a opłacało się po prostu raz zadzwonić, się zatrzymać, nawet poczekać. Czasami nawet te pół godziny, zanim policja przyjdzie, albo godzinę, ale wtedy nie mamy tych wszystkich problemów. Mamy prawo jazdy i nie mamy problemów. Dokładnie. I mamy jeszcze trochę pieniędzy w kieszeni. A
Co z sytuacją, jeżeli zdecyduje się pożyczyć swój duży samochód swojemu sąsiadowi i sąsiad jadąc moim samochodem wyrządzi jakąś szkodę lub ucieknie z miejsca wypadku? Co wtedy? Wtedy jest trochę inaczej, że już mi nie grozi te konsekwencje, że będą żądali ode mnie, bo ja tego nie zrobiłem. Ale może pytanie będzie takie, kogo ubezpieczyłem na moim samochodzie? Jeśli, bo jest tak, zawsze zależy, kogo ubezpieczę. Ja na przykład w moim przypadku jestem ubezpieczony jako kierowca plus moja żona. Jesteśmy powyżej 26 lat, czy tam 23, zawsze pytają się, ile mamy lat, bo młodsza osoba, tym drożej wszystko. To jest zrozumiałe. Ale tylko my możemy prowadzić ten samochód. Także jeśli pożyczam dla sąsiada, żeby on sobie pojechał na zakupy, na jakiś weekend, to tak naprawdę nie mogę pożyczać tego samochodu. Co mi grozi? Tak naprawdę nie muszę się obawiać, że moje ubezpieczenie będzie chciało zwrot kosztów za to, że on odjechał z miejsca wypadku. Jemu grozi to samo, o czym mówiliśmy. Ale ja muszę się liczyć z tym, jeśli mam ubezpieczone tylko ja i moja żona, nie sąsiad, no to wtedy może ubezpieczenie mówić, ok, zameldowane było tylko dwie osoby, a jeździ więcej osób. To znaczy, że podwyższamy naszą stawkę miesięczną i teraz masz już to ubezpieczenie 2 lata, to za te 2 lata będziesz płacił to, co tak naprawdę ta luka, która jest między tym, że dostałeś tańsze ubezpieczenie, ale tak naprawdę powinieneś więcej płacić, to będziesz dzisiaj płacił 2 lata do wstecz. Także może się nagromadzić dużo pieniędzy tylko dlatego, że ktoś jechał, kto tak naprawdę nie powinien i nie mógł jechać samochodem. Także nie grozi mi z tej strony jakieś koszta, tylko z innej strony, że po prostu nie mogę po prostu ludziom dawać samochodu, jeśli oni nie są ubezpieczeni. Chyba, że są ubezpieczeni wszyscy kierowcy, co jest zawsze drożej w ubezpieczeniu, no to wtedy nie ma żadnego problemu, ale o tym trzeba wiedzieć. I generalnie o tym wiem. Ja wiem o tym, że tylko moja żona lub ja. Chyba, że jest jakaś sytuacja dramatyczna, że jest jakiś wypadek i trzeba kogoś zawieźć do szpitala, no to wtedy jest to ok, ale na zakupy, czy na urlop, czy gdziekolwiek, no to wtedy grożą z innej strony konsekwencje. A co jeżeli, też czytałam coś takiego, jeżeli źle, to proszę poprawnie, jadę z pasażerem, z moim sąsiadem i źle się poczułam. Czy mój sąsiad ma prawo prowadzić mój samochód, jeżeli jestem obok? Tak. To jest właśnie taki przypadek, nie? Że gdyby coś się wydarzyło, że komuś jest źle, wszystko, co jest powiązane ze zdrowiem, to nie jest żaden problem. Tylko to wtedy trzeba do ubezpieczenia powiedzieć, że taka okoliczność nastała. I mamy oczywiście świadka. Tu tego się nie musimy obawiać. Tylko wszystkie inne jakieś wycieczki, jakieś wyjazdy, jakieś po prostu pożyczanie w ciemno. Jeśli nie jest ubezpieczone, no to grożą te konsekwencje. Bardzo dużo w naszym programie mówimy o ubezpieczeniach. Też o reszut twierdzi się róg. Mamy taki jeden odcinek również na My to wiemy. Czy reszut twierdzi się róg, czyli ubezpieczenie od prawne, pomoże mi w takim przypadku, jeżeli coś się wydarzy? Jak najbardziej. Jeśli jest, na przykład dostajemy pocztę z policji, jest zarzut, że opuściliśmy właśnie miejsce wypadku, tak zwany Unfallflucht się mówi, ale tak naprawdę to się nazywa prawnie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Bardzo, bardzo skomplikowane, ale jeśli widzimy ten zarzut Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, przetłumaczmy go, to znaczy, nieupoważnione odejście z miejsca wypadku. Z miejsca wypadku, dokładnie tak. Jeśli dostajemy takie pismo, to ja radzę, dlatego że mówiliśmy o konsekwencjach, od razu się zgłosić, żeby nie był ten przypadek właśnie tego seniora u adwokata. Ważne jest to, żebyśmy sprawdzali także nasze umowy Rechtsschutz, nasze ubezpieczenie, żeby sprawdzić, czy mam Verkehrsrechtsschutz dziedzinę. To wtedy, jeśli to mam, no to mogę iść spokojnie do adwokata w takiej sprawie, z takim zarzutem i wtedy ubezpieczenie płaci za koszta adwokata. W jednym z naszych odcinków mówiliśmy też, że jeżeli mamy ADAC wykupione, to możemy też za darmo skontaktować się z adwokatem,
raz w ciągu dnia w jednej sprawie. Dokładnie. Czyli czy to też pomoże nam w tym tylko przypadku? W ADAC jest tak, że ja mogę porozmawiać tak, jak my teraz rozmawiamy. Tak. Ja mogę ogólnie powiedzieć, jakie są konsekwencje, ale jeśli adwokat ma jakąś czynność do wykonania, to znaczy on stara się o akta, musi sprawdzić akta, to wtedy już potrzebujemy Rechtsschutz. Rechtsschutz konkretnie na Verkehrsrechtsschutz. Także to musi być obejmowane, bo są różne dziedziny, jest prawo pracy, Arbeitsrechtsschutz albo najmu, Mietrechtsschutz. Także to musimy sprawdzić. Tutaj chodzi o Verkehrsrechtsschutz. Okej. Okay. Biurokracja niemiecka, trzeba wszystko czytać, ale to ważne, że mówisz o tym i mamy już tego świadomość. Taki mały słupek na stacji benzynowej, a może przysporzyć nam wielu problemów. Dlatego tak ważne jest, żeby w każdej sytuacji zgłaszać wyrządzoną szkodę i nie bać się tego tak naprawdę. Tak. Ponieważ konsekwencje mogą być dużo większe niż... Dokładnie tak. Niż, samo ucieknięcie z miejsca wypadku. Zachęcamy Was do oglądania nowych odcinków każdy wtorek o 20:00 oraz zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Sprawia nam to dużo radości. Nasz kanał rośnie i coraz więcej osób może dowiedzieć się o tym, jakie ma prawa żyjąc w Niemczech. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się, liczymy na Was. Do zobaczenia w kolejny wtorek. Cześć!